jechać. Nagraj to taki. Pozdrowiam. Jedziemy w tej chwili, gdzie my jedziemy na dnia. Na południe. Do tej strony. I nagrywamy to tego, że tutaj przepiękne lasy, to a drogę widzicie, jak daleko prowadzi. Piękne lasy, ale zajmie to tylko za morze, bo wszystko zazwyczaj nie jest zagrodzone. I widzieliśmy dużo zabitej zwierzyny po drodze. Na pokoju. Żywej zwierzyny. No, żywej też widzieliśmy. No na pewno. Bo nigdy się przecież nie jest. No to tym... Była śmierć, nie wolno, wszędzie trupy zwierzyny leżą, usłane, drogi. Może się zrobiłam pesymistką. Zagrodzone lasy i nie wejdziesz. Jeszcze po drodze nagrywać? Lasy są fajne i góry, tam przepiękne, na strachie tak są. Piękne domy niektóre, przepiękne z drewna i bali budowane na wzór stary. A zresztą tu domy dobrze, pół domu na półkach, drugie pół na półkach. No to ja nagrywam, a ty mi jeszcze bez. I potem leczą cały dom i nie ma takiego zachodu jak w Polsce. Do tego nie pamiętam. A teraz wracamy z Deadwood, tak? Deadwood. O tej miejscowości pisze Łysiak, pan Łysiak. Salon jakiś. W każdym razie nie pamiętam tytułu, tylko że... Asfaltowy salon. Bo przed samym wyjazdem przeczytałam, to mówię, że nawet nie myślałam, że i ja tam będę. No niewiele z tego, co on opisuje, jest, bo teraz to... nowe, ale nie wiem jak to może.